już jest 6:00. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Renata Reda. Polska kupi dodatkowo ponad 100 używanych czołgów Abrams od Armii Stanów Zjednoczonych. Białostocka prokuratura oskarżyła kilku byłych celników o działalność w grupie przemytniczej. Komisja Europejska przygotowuje plan na wypadek całkowitego odcięcia od rosyjskiego gazu. Polska kupi 116 używanych czołgów Abrams od Armii Stanów Zjednoczonych. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak mówi, że wiosną podpisał umowę na zakup nowych Abramsów, ale ich produkcja zajmie sporo czasu, stąd rozmowy o kupnie używanego sprzętu. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Polska powinna być w Unii. Jo Praga. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na 20 km lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Eugene. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów zajęła 4. miejsce. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki awansowali do finału rzutu młotem. Polscy młodzieże powalczą o medale dzisiaj o 19:00, a kolejne wiadomości Radia Białystok o 6:30. Dobrej energii życzy sponsor prognozy pogody. Hurtownia fotowoltaiczna Centrum PV w Białymstoku. Do 20 stopni, nie więcej dziś w Podlaskiem, a rano mieliśmy u nas tylko 10 stopni. Po tyle samo w Suwałkach i Białymstoku. Już od rana pochmurno i później tym większe prawdopodobieństwo, że będzie padać, grzmieć i błyskać. Spodziewajmy się nie tylko deszczu, ale i gradu. Ciśnienie lekko podwyższone, teraz spada. Dobrej energii życzy sponsor prognozy pogody. Hurtownia fotowoltaiczna Centrum PV w Białymstoku. Nowy dzień z Polskim Radiem Białystok. Czytam, że Andrzej ma dziś imieniny. To tak się przyzwyczaiłem do listopada, że nie wiem w sumie co powiedzieć. Andrzej Ryczkowski, dzień dobry, ze mną świętują dzisiaj Maria, Marika, Atenogenes, Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Dzierżysława, Ermegarda, Eustacjusz, Eustazja, Eustachy, Faust, Irmegarda, Ryta, Stefan i Walenty. Ależ będziemy świętować.